Kot w butach. Następna furmanka. Mam wrażenie, że praca nigdy się nie kończy. Mamy urodzajny rok, nieprawdaż? Całe szczęście. Przez poprzedni rok jedliśmy ciągle zupę szczawiową. Czy mógłbyś to dla nas zmielić? W domu nagrzałem już piec. Tak. Każdemu się śpieszy. Jakoś damy radę. To świetnie. Liczę na ciebie. Do jutra. Kajtek? Job? Hans? Chodźcie tu. Farmer chce mieć zmielone zboże na jutro. Moje plecy. Postarzałem się już. Ojcze, czy coś ci dolega? Wszystko w porządku, tylko bolą mnie plecy. Nogi też już nie te same. Chyba już jestem za stary na tyle pracy. Najwyższy czas, abym przeniósł się na emeryturę. Czuję, że długo już nie pożyję. Ależ ojcze, będziesz żył jeszcze 100 lat. O nie, Hans. Nie mamy się co oszukiwać. Już teraz powinienem podzielić majątek. Nie chciałbym, żebyście później sprzeczali się o to, co i tak jest wasze. Nie mam wiele, ale mam nadzieję, że dobrze wykorzystacie to, co po mnie zostanie. Ależ oczywiście, ojcze, możesz na nas polegać. To dobrze. Przejdźmy do rzeczy. Ty, Kajtku, jako najstarszy dostaniesz młyn. Job, jako drugi z kolei, dostanie osła. Dla ciebie, Hans, mój najmłodszy synu, zostanie jedynie kot. Tylko kot? Ojcze, jak mam zarabiać pieniądze na życie? Powiedziałem bez kłótni, wracajcie do pracy. Trzeba zmielić zboże na jutro. Bez kłótni, łatwo powiedzieć. Oni będą mieli z czego żyć. Kocie, przestań miauczać. Powiedz lepiej, co mogę zrobić, by zarobić jakieś pieniądze. Chyba tylko pozostało mi zrobić z ciebie czapkę. Czapkę? Chyba postradałeś zmysły. Chyba nawet na czapkę się nie nadajesz. Futro masz brudne i pozlepiane. Cóż ze mną będzie? Umrę chyba z głodu. Żal mi go. Jak pamiętam, to Hans nie był dla mnie najgorszy. Gorsi byli jego bracia. Ciągali mnie za ogon i męczyli na tysiąc innych sposobów. Hey Hans, wait. Zaczekaj chwilę. Nie bądź taki załamany. Dopilnuję, żebyś nie umarł z głodu. Chyba zwariowałem. Czy ten kot coś do mnie mówił? Zatrzymaj się. Ja naprawdę umiem mówić, a oprócz tego mam jeszcze kilka innych zalet. To nie może być prawda. Ten kot naprawdę do mnie gada. Nie martw się. Pomogę ci, ale ty też musisz dla mnie coś zrobić. Co takiego? Wszystko, czego mi trzeba, to worek i para butów. Dzięki temu będę mógł się pokazać między ludźmi. Wkrótce przekonasz się, że nie jest tak źle odziedziczyć kota w spadku. Jeszcze coś? Dobrze, już dobrze. Jeśli zwariowałem, to nie mam już nic do stracenia. Co mi tam? Worek i para butów, powiadasz? Tak. Pośpiesz się. Zdążysz jeszcze dogonić szewca. Im szybciej dostanę buty, tym lepiej.
Ja chyba zwariowałem. Wydam ostatnie pieniądze na buty dla mojego kota. Panie szewcu, mam dla pana robotę. Potrzebuję parę butów. Nie ma problemu, synu. Zapraszam do środka. Chciałbym, by buty, które dla mnie zrobisz, były z czerwonej, błyszczącej skóry. No, Hansie, zdejmuj buty. Muszę ci wziąć miarę. Nie, buty nie mają być dla mnie, tylko dla mojego kota. Tak, jeśli można, to czerwone. Trochę to nietypowe zamówienie, ale jeżeli tylko chcesz, to zrobię ci buty nawet dla twojego kota. Pokaż pazury. Mam nadzieję, że dobrze na tym wyjdę. Buty dla kota? Zwariowany pomysł. Ale buty możecie odebrać już jutro. Są już buty dla ciebie, śliczne z czerwonej skóry, jak sobie życzyłeś. Całkiem niebrzydkie. Podobają mi się. I co? Wydałem na nie ostatnie pieniądze. Teraz potrzebuję worek. Pamiętam, mówiłeś buty i worek. Jak wyglądam? Czy ja wiem? Trochę dziwnie. Jak kot w butach. Masz swój worek. Cudownie. Nie zdradzisz mi, po co ci to? Cierpliwości. Poczekaj. Zobaczymy, czy jesteście tak przewrotne, jak o was mówią. No i mamy zająca w worku. Zobacz, to kot w butach. Tego już za wiele. Na dodatek idzie wprost do nas. Hej, wy tam. Muszę natychmiast zobaczyć się z królem. On chce zobaczyć króla, chyba oszalał. Uciekaj stąd i to już. Król będzie zły, jeżeli mnie nie wpuścicie. Mam dla niego prezent. Nie strasz mnie, głupi kocie. Ale niech ci będzie. Może będzie z tego kupa śmiechu. Właśnie, tylko zachowuj się przyzwoicie i nie rób żadnych głupstw. Królu, panie mój. Mr. King! Nie teraz. Panie, mam dla waszej wysokości prezent. Nie teraz, później. Drogi królu, mój książę kazał przynieść mi dla ciebie prezent. A cóż tam masz? Królik. Piękny królik. Cudownie. Moi myśliwi nie upolowali zająca od tygodnia. Ja nie? Przyrządź mi królika natychmiast. Tak jest, wasza wysokość. To wspaniały prezent. Skąd twój pan wiedział, że królik to moje ulubione danie? Królu,
O tym wie każdy twój poddany. Doprawdy, wspaniały prezent. Nie mogę się doczekać, aż go przyrządzą. Chcę okazać wdzięczność twemu panu. Daj mu ode mnie te złote monety i przekaż wyrazy wdzięczności. Wasza wysokość jest za szczodra. Ty też na pewno jesteś głodny. Zabierzcie kota do kuchni i dajcie mu jeść. Stokrotne dzięki. Jutro zjawię się na dworze z następnym prezentem. Niezwykły kot. Bardzo mi się podoba. Cześć, kucharzu. Czego szukasz w mojej kuchni, wynocha? Spokojnie. Przybywam z rozkazu króla. Masz mnie nakarmić. Wynocha. Czekaj. Ten kot przyniósł królowi królika. Daj mu jeść i niech sobie idzie, bo linieje. Linieje? Kto linieje? Wygląda na to, że ty. Dostanę w końcu coś do zjedzenia? Nie chce mi się wierzyć. A zresztą niech ci będzie. Wolisz smażone czy pieczone? Nie rób sobie za dużo kłopotu. Wystarczy mi kawałek surowego mięsa. Pewnie mam ci jeszcze to mięso podać na złotym talerzu, co? Słowo daję, jeszcze jeden szalony pomysł króla i będzie musiał szukać nowego kucharza. Musiałem zwariować. Kupiłem za ostatnie pieniądze buty swojemu kotu, a teraz jest hen za lasami. Ładnie to mówić tak o swoim kocie? Mam coś dla ciebie. Skąd masz te złote talary? Dostałem je od króla dla ciebie. Na dodatek kazał mi przekazać ci swoje podziękowania. Za co? Przysmakiem królewskim są króliki. Udało mi się jednego złapać i podarować mu. Nie wiedziałem, że mam tak sprytnego kota. Teraz jestem bogatszy od moich braci. Kilka talarów ze złota to jeszcze nic. Planuję uczynić cię bardzo bogatym. Jutro znowu pójdę do króla z następnym podarunkiem. Przy okazji wspomniałem królowi, że jesteś księciem. Dobrze brzmi? Mam nadzieję, że nigdy się z nim nie spotkam. Chodźcie do mnie, moje kurki. Po ziarenku do worka. Udało się. Król bardzo się ucieszy. Na pewno dostanę za was sporo złota. Patrz, znowu idzie ten kot. Myśli chyba, że może sobie tak wchodzić i wychodzić. Mogę wejść od razu, czy mam najpierw wysłuchać waszego marudzenia? Przejście wolne. Zobacz, księżniczko. Jest tak, jak kot powiedział. Wygląda całkiem ładnie w tych butach. Ciekawe, co mi przyniósł. Witam cię, śliczne dziecko. Ty w ogóle nie przypominasz swego ojca. Królu, oto prezent od mojego pana. Wspaniale. Uwielbiam kurczaki. To moje ulubione danie. Jakubie, do usług panie. Do usług panie. Janie, nie ociągaj się do kuchni.
Very well, your majesty. Give this to your master. Kocie, daj te złote talary swemu księciu i bardzo mu ode mnie podziękuj. A ty, jeżeli jesteś głodny, idź do mojej kuchni. Dzięki ci, królu. Chętnie coś przekąszę. Zaprzyjaźniłem się z kucharzem. To dziwny książę. Ma kota w butach na swych usługach. Czemu nie, skarbie? Uważam, że to nie taki zły pomysł. Wydaje mi się to trochę dziwne. Ten kot mi zaimponował. Ojcze, dokąd się wybierasz? Pójdziemy na spacer, kochanie, po kolacji. Witam, to znowu ja. To znowu ty. Gdyby ktoś mi powiedział, że skończę jako kucharz dla kotów, pewnie zostałbym dorożkarzem. Ty chyba myślisz, że fajnie jest być dorożkarzem, co? Właśnie gdy chciałem coś zjeść, wezwała mnie księżniczka i kazała zaprzęgać konie do powozu. Postanowiła wybrać się na przejażdżkę. Księżniczka z królem wybiera się na przejażdżkę. To może być ta okazja, na którą czekałem. I po co im konie, jak mają nogi? Zupełnie im się w głowach poprzewracało. No i co ja się nagotowałem, a kot nawet nic nie zjadł, tylko sobie poszedł. Niech ja go tylko jeszcze raz spotkam. Chodź ze mną, szybko. Po co? Nie zadawaj głupich pytań. Idziemy nad staw. Musimy? Hans. Dobrze, już idę. Co teraz? Chyba przesadzasz. Wracaj tu natychmiast z moim ubraniem. Bądź cicho i nie psuj mojego planu. Przecież nie mogę się stąd ruszyć, jestem nagi. Ucisz się, bo wszystko popsujesz. Ratunku, na pomoc! Łapać złodzieja! Zatrzymaj się, ktoś woła o pomoc. A niech to. To znowu ten kot w czerwonych butach. Co się stało? Łaskawy królu, mój pan kąpał się, gdy jakiś złodziejaszek ukradł mu ubranie. Jeżeli będzie jeszcze dłużej siedział w wodzie, umrze z zimna. Nie martw się. Mój woźnico, pędź do pałacu i przywieź suche ubranie dla księcia. A niech to licho. Sami nie wiedzą, czego chcą. Najpierw tam, potem tu. Ciekawe, co dalej. Chodź, córeczko. Czas poznać księcia. Księżniczka nie może zobaczyć mnie w takim stanie. Gdzie jest książę? Nie widzę go. Mam nadzieję, że ten idiota nie uciekł. Musiał się chyba schować w krzakach. Pewnie wstyd mu pokazać się jego królewskiej mości bez ubrania. Masz rację, nie dziwię mu się. Wasza wysokość, lokaj przysyła ubranie. Gdyby nie pasowało, to nie moja wina. Mój drogi przyjacielu, zanieś ubranie swemu panu, bym mógł go w końcu poznać. Ja też się już niecierpliwie. Oto mój pan, książę. Dzięki ci, wasza wysokość. Zawsze będę pamiętał, że mam dług wobec waszej wysokości. Widzę, że Hans nie jest aż taki głupi, jak myślałem. Zobacz, córko, ubranie leży na nim jak ulał.
Nie myślałam, że książę jest tak młody i tak przystojny. Mam nadzieję, że podobały się waszej wysokości prezenty. Owszem, młodzieńcze. Muszę przyznać, że dawno nie jadłem tak dobrych królików i drobiu. Tato, a może zaprosimy księcia do zamku? Książę, zapraszam na przejażdżkę. O niczym innym nie marzę. To chyba czary. Cudownie. Powiedzcie mi, dobrzy ludzie, do kogo należy to pole? Do wielkiego czarownika. Tak też myślałem. Będzie tędy przejeżdżał król z księciem i księżniczką. Powiedzcie królowi, gdy będzie pytał, że ziemie te należą właśnie do księcia. Zrobimy, jak prosisz. Ale porządni ludzie. Woźnico, zatrzymaj powóz. Co się stało? Stój, jedź. Można oszaleć. Kobieto, pozwól do mnie. Powiedz, do kogo należy to pole? Do króla... Czy ty oszalałeś? Do wielkiego księcia, oczywiście. Całkiem spory kawałek ziemi. Ładny. To jak, jedziemy czy nie? Jedź dalej. Ciężko w dzisiejszych czasach o miłą służbę. Hej tam, powiedzcie ludzie, do kogo należą te pola? Czemu milczycie? Padło wam coś na słuch? Ten kot do mnie gada. Mało, że gada, nosi buty i chodzi na dwóch łapach, jak człowiek. Ziemia należy do czarownika. Tak myślałem. Posłuchajcie, co wam powiem. Za chwilę będzie tu przejeżdżał król. Powiecie mu, gdy zapyta, że pola należą do księcia pana. Zróbcie, co mówi. To na pewno zaczarowany kot wysłany przez czarownika. Działa za każdym razem. Stój! Już staję. W tym tempie nigdy nie zdążę wrócić na piwo do domu. Dobrzy ludzie, do kogo należą te pola? Powiedz, do kogo. Powiedz tak, jak prosił kot w butach. Do wielkiego księcia, mój panie. O mój Boże, to ja nie mam tyle ziemi. Jestem zaskoczony. Ten kot jest sprytniejszy od samego diabła. Całkiem ładny zamek. W sam raz dla księcia. Hej, ty tam. Czy ten zamek należy do czarownika? Oczywiście. Zejdź mi z drogi. Chcę się zobaczyć z czarownikiem. Bardzo proszę. Idź prosto przed siebie. Ene due like forgon. Złapać muszę kota za jego czarny ogon. Torbe borbe smekel su. Niech czarna moc przybędzie tu. Witam, wielki czarowniku. Czego szukasz? Podziwiałem twój zamek i postanowiłem, że wpadnę i poznam bogatego i wszechwładnego władcę. Jestem najpotężniejszym i najbogatszym w tej części świata. Słyszałem również, że potrafisz zmienić się w każde zwierzę, jakie tylko zapragniesz. To prawda. W każde zwierzę lądowe lub morskie. Wiem, że możesz zmienić się w zwykłe zwierzę, ale czy możesz się zmienić w coś niezwykłego, na przykład w coś tak dużego jak słoń? Would you try for me?
To proste. Zaklinam me czarne kamienie. Niech się teraz w słonia zamienię. Rzeczywiście ciężko uwierzyć. A mógłbyś zmienić się w lwa? Lew to dla mnie dziecinne igraszki. Ratunku! Pomocy! Przestraszyłem cię, ty głuptasie? Jestem najpotężniejszym czarodziejem na ziemi. Muszę przyznać, bardzo mi zaimponowałeś. Chcesz jeszcze jakiejś próby mojej czarnoksięskiej mocy? Zmieniasz się z łatwością w zwierzęta większe od ciebie, a czy umiałbyś się zmienić w coś malutkiego, na przykład w małą myszkę? Pewnie nie. Czy może jednak? Chciałbym to zobaczyć. Kocie, nie ma rzeczy na tym świecie, której nie mógłbym dokonać. Popatrz na to. Całkiem niezły. O, rety zamek. Znowu będą chcieli się tu zatrzymać. Ale piękny zamek. Naprawdę niesamowity. Nie zdziwiłbym się, gdyby ten zamek był... No, muszę się przyznać, do kogo należy ta piękna siedziba. No cóż. Woźnico, wieź nas do bramy. Książę pokaże nam swą posiadłość. No ładnie. Nie powinienem słuchać się kota. Witam w zamku Wielkiego Księcia. Patrzę i oczom nie wierzę. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak wygląda zamek w środku. A nie mówiłem? Nasi panowie są w zamku, napychają żołądki, gdy my czekamy na dole o suchym pysku. Nigdy o nas nie dbają. Panie i panowie, proszę usiądźcie. Skosztujcie tego, co dla was przygotowałem. Wspaniałe, pyszne. Mów, jak ci się to wszystko udało. Później. Teraz siadaj i jedz w miłym gronie. Córko, co ci jest? Nic nie jesz. Ty, książę, też niczego nie skosztowałeś? Są w sobie zakochani. Co? Zakochanym nie potrzeba jedzenia do szczęścia. Miłość, pamiętam to uczucie. Macie moje błogosławieństwo, ale czy wy mnie słuchacie? Wybacz, królu. Myślami byłem daleko. No więc powtórzę jeszcze raz. Książę, daję ci moją córkę za żonę. Daję ci też połowę mego królestwa. Żyjcie razem długo i szczęśliwie.